Konsultacje w tej sprawie prowadzimy już od roku. Ja chciałem tylko przypomnieć, jak Państwo pamiętacie, że zanim podjęliśmy decyzję o tym, że stary basen, że nowy basen powstanie w miejscu tym, którym powstaje w tej chwili, czyli przy ulicy Świętej Jadwigi, to według starej koncepcji, która zakładała w ogóle wyburzenie basenu przy ulicy Leszka Czarnego, na tym miejscu budowę nowego basenu. To oczywiście spowodowałoby, że miasto przez 2 lata nie miałoby w ogóle żadnego basenu. Dlatego w momencie, jak objąłem funkcję prezydenta miasta, zastanawialiśmy się, gdzie w nowym miejscu wybudować basen i ten basen przy ulicy Świętej Jadwigi powstał po to, aby Radomsko cały czas miał basen, ten basen funkcjonował. Ten stary basen przy ulicy Leszka Czarnego już wtedy, w momencie, kiedy była dyskusja, że w Radomsku potrzebny jest basen, była mowa o tym, że ten basen nie spełnia już tych parametrów i wymagań, które powinny być, bez przebudowy. O tym, jakie są koszty przebudowy, to o tym powie pani prezydent Andrysiak. Ja tylko dodam, że na tym basenie cały czas mamy problem z utrzymaniem dobrego stanu sanitarnego. Między innymi dlatego, pewnie Państwo też zauważyliście, tam jest temperatura wody niższa niż wszędzie na basenach i bez przebudowy całych tych instalacji spowodowałoby to, że ten stary basen musiałby mieć temperaturę niższą. No bo im niższa temperatura, tym się mniej namnaża bakterii. Więc tu też musimy to brać pod uwagę. Inna informacja, o której chcieliśmy sprostować, to mianowicie taka, że pojawia się w przestrzeni informacja, że na nowym basenie nie będzie wypłycenia. Otóż na nowym basenie będzie wypłycenie. W momencie, kiedy oddamy nowy basen, 2 tory na basenie sportowym będą wypłycone. Na ten temat już od dawna rozmawiamy. Rozmawiamy z firmami, które mogłyby to zrobić. Koszt takiego wypłycenia to jest około 300 tysięcy złotych. I chcemy wypłycić 2 tory, przy czym tam też zróżnicować wielkość, znaczy głębokość. Chcielibyśmy jeden tor wypłycić na 90 cm i drugi tor na około 120 cm. Tak, żeby była możliwość korzystania przez różne osoby o różnych umiejętnościach. Czyli ci najmłodsi mogliby korzystać z tego wypłycenia większego. Ci, którzy już lepiej potrafią pływać, mogliby korzystać z wypłycenia tam, gdzie by było na 1,20 m. Nie jest prawdą też, że młodzież miałaby korzystać z tego basenu nowego odpłatnie, bo jeżeli będą to lekcje w postaci lekcji wychowania fizycznego, to już to też sprostowaliśmy. Wtedy te lekcje są bezpłatne i tutaj ani rodzice, ani młodzież nie ponosiłaby żadnych kosztów. W petycji, którą do nas złożono, mówiono o tym też, że ten basen będzie dalej położony w centrum miasta, w związku z tym będzie problem z dotarciem do tego obiektu. Już zastanawiamy się nad tym, w momencie jak oddamy, aby troszkę zmienić zasady kursowania autobusów miejskich. I tu nawet zastanawiam się, czy linię 0, którą obsługuje całe miasto, nie skierować, żeby przejeżdżała również koło basenu, aby dostęp do tego basenu był z całego miasta. Też musimy o tym pamiętać, że nowy obiekt basenowy będzie miał powierzchnię wodną dużo większą niż tą, którą ma stary basen. Wiemy, że stary basen jest wykorzystywany, jest obłożony, natomiast na nowym basenie ta powierzchnia będzie znacznie większa. Tam też będzie niecka zewnętrzna, która latem również będzie służyła do kąpieli. Jeśli chodzi o atrakcje, to też Państwo wiecie, że tam będzie też wodny plac zabaw, z którego na pewno dzieci będą chętnie korzystać, i plac edukacyjny. Pojawiają się głosy od mieszkańców, iż pozostawienie basenu na ulicy Leszka Czarnego jest właściwie niezbędne. Natomiast ja bym chciała tylko przypomnieć, że w trakcie, kiedy w roku 2015 powstawała dokumentacja projektowa na przebudowę, rozbudowę tego obiektu, już wówczas w tej dokumentacji wskazywana była konieczność
wymianę nie tylko instalacji uzdatniania wody, czy ogólnie instalacji na Nicy, ale samej Niecki również. Wówczas przypomnę, to oczywiście są to dane na 2015 rok, szacowano przebudowę tego obiektu na ponad 17 milionów netto. Także należy zauważyć, że włożenie takich pieniędzy na remont obiektu, który nie będzie do końca obłożony, bo tak jak pan prezydent powiedział, na nowym obiekcie będą zapewnione wszystkie potrzeby mieszkańców, no zdaje się być po prostu bezzasadne.